Po raz pierwszy Liga Morska i Rzeczna zorganizowała je w 2000 roku. Od tego czasu tylko raz zostały odwołane. W sobotę na rzece Parsencie odbyły się jubileuszowe 20 regaty smoczych łodzi. Mieliśmy wielkie wyzwanie. Wielkie obawy, czy ta impreza, która w Niemczech się cieszy ogromną popularnością, przyjmie się również u nas. Okazało się, że po 20 latach mamy ogromną rzeszę zawodników, ogromną rzeszę sympatyków. Od ubiegłego roku wspominamy Antoniego Szarmacha. Bo przecież nie sposób o nim nie mówić, bo przecież to on w tych trudnych chwilach zawsze napędzał nas do tego, że a zróbmy to. A może się uda? I udaje się od samego początku. Kołobrzeskie regaty zawsze cieszyły się ogromną popularnością. Nigdy nie brakowało publiczności, a w samych zawodach wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Na smoczej łodzi może pływać każdy. Od takiego malucha kilkuletniego po 70-80-latka, byle tylko miał ochotę, ponieważ te łodzie są trudne do wywrócenia, aczkolwiek przez te 20 lat dwukrotnie nam się to udało zrobić, między innymi drużynie marynarzy, ale to też ma swój fajny wymiar. Podkreślam zawsze, że impreza jest zabezpieczona. I w tym roku wywrotki nie było, była jak zawsze fantastyczna zabawa. Fajnie. Super, my już któryś raz z roku startujemy, także już nie jest to dla nas coś nowego i za każdym razem chętnie przychodzimy i w przyszłym roku też będziemy. Dużo emocji, dużo adrenaliny, mokro, no ale super, fajnie. Startujemy już drugi rok. Znaczy ja startuję z klubem Błękitny drugi rok. No i fajne jest przygotowanie, tak? Przejęliśmy trening. Ogólnie no i super zabawa. Tak. Te smocze łodzie to jest naprawdę coś niesamowitego. Żałujemy, że tak rzadko. Ja tu pierwszy raz w ogóle uczestniczyłam, więc tym bardziej emocje wielkie, ale myślę, że w przyszłym roku jestem chętna. Najważniejsza jest zabawa. W tegorocznej edycji zawodów udział wzięło 10 drużyn. Najszybsza była ta z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dźwiżyno, która w regatach uczestniczyła po raz pierwszy.